Słuchajcie, zima nie zima, ale spadł śnieg w ostatnim czasie, właściwie wczoraj po południu. Patryk wracał o 21 i widział, co się dzieje. A my nagrywamy vloga i latamy. Jest kapitalna zima, nie? Jest dokładnie tak, jak mogłem sobie wyobrazić. Teren monitorowany przez drony. Zaraz Patryk pokazuje mi nową miejscówkę. Zobaczymy, co on tutaj znalazł. Bo jestem w totalnym szoku, że w takie miejsce nie zabrał. Nigdy tutaj nie latałem. Ale mamy tutaj pięknie, takie młode drzewka. I Patryk mówi, że ta szkółka jest super do latania. Tak? Będziemy tu latać? Będziemy, oczywiście. Ekstra. No dobra. Zaraz jakąś miejscówkę znajdziemy taką, żeby wystartować. I jedziemy z koksem. Pierwszy lat był całkiem niezły, delikatnie mi zaparowało, takie mam wrażenie, ale jest okej, jest taka lekka szać, można powiedzieć. 2-3 minuty można polatać i znowu trzeba lekko przetrzeć obiektyw. No teraz Patryk pięknie zlądował, bo dosłownie centymetr ode mnie, idealnie. Dobrze, no fajnie się lata, jest specyficznie, na pewno inaczej niż w sezonie, ale można polatać, jak ktoś chce, to czemu nie, co nie? Dokładnie, jak ktoś ma miejscówkę latać, nie ma co się zastanawiać. No raczej. No na pewno lata się specyficznie, ale da się. Delikatnie dzisiaj może nie ma dużej wilgotności, ale jest taka mgiełka i czasami nam przechodzi w ten, na soczewkę, ale jest gitara. Tak poza tym dbamy tylko o temperaturę akumulatorów i można spokojnie polatać. Oczywiście nie widać doskonale, bo jest dzisiaj, tak jak powiedziałem, lekka mgła, więc ta widoczność nie jest idealna. Natomiast takie bliskie te cele, tak jak drzewko okrążałem, idealnie. Parę razy miałem jakiś close call, zahaczyłem o gałązkę, a nic niewielkiego. Szczególnie nie widać tych liściastych. Te nie są tak idealnie widoczne, szczególnie jak są pojedyncze, to wtedy nie widać. Ale tak poza tym te małe jak najbardziej tak. Czasami niektóre wystają za bardzo i wtedy można przyhaczyć, tak jak tutaj. Nieczęsto tak się zdarza, że tak fajnie skrzypi śnieg pod stopami, ale dzisiaj tak jest. I podobno ludzie, którzy wyjeżdżają z Polski, tęsknią za Polską, bo mieszkają na przykład w tropikach, a właśnie tęsknią między innymi za tym dźwiękiem śniegu, który tak fajnie skrzypi, chrzęści pod stopami, tak jak dzisiaj.
Patryk, masz jeszcze akumulatory? No ostatni mam. No to leć na tym, a później się zastanowię, czy ci dać, czy nie. Dobra. Przyjechał do nas Damian, dołączył. Będzie test Nazgula. Jego Nazgul ma 2 lata, wygląda jakby był, miał 2 dni. U mnie ten Nazgul już byłby czarny cały. No bo ja mam wymienione śmigła, wymienione wszystkie te całe plastyczki. Ja pierdnicze. No nie? Wygląda lepiej. Pięknie wygląda. Ostatnio zaliczył crasha takiego, tak? FS, musiałem silnik wymieniać cały. Uuu, więc tak? I tak dobrze, że dzisiaj będzie pierwszy test, czy w ogóle poleci, bo jeszcze nie testowałem go. A konfigurowałeś BL Heli? Kierunek obrotów jest w miarę? Tak, jest poprawny. Fajnie. No to Patryk, dawaj czadu. W sumie muszę przyznać, że watą się lata naprawdę spoko, oprócz tego, że bardzo mi brakuje jednak 5-calowej konstrukcji. Mój Nazgul niestety padł, jeżeli chodzi o ESC. Rozwaliła się wtyczka i nie idzie tego polutować. Kupiłem ESC już z firmy T-Motor Velox i chyba zbuduję tego Nazgula, odzyskam go. Ale znowu Flight Controller jest w serwisie razem z tym ESC, więc dopiero może za tydzień przyjdzie nowy Nazgul, którego zamówiłem na stronie iFlighta i normalną pocztą idzie około 3 tygodni, czyli jeszcze trochę, bo 15 był zamawiany listopada. Brakuje mi 5-calówki, to bardzo. A wata jest fajna do precyzyjnych lotów tak nisko, ale nie ma tej mocy i nie ma tej adrenaliny. To nie jest taki rollercoaster, to jest taki bardziej ciągnik, który orze w polu i tyle. Widzę drony, chyba Damian teraz lata, idę do nich. Jak się lata, Damian? Świetnie, tylko gogle mi zaparowały właśnie. O, i palce trochę marzną, ale tak to w porządku. Widzę cię, spoko. Mówię do Damiana, bo on ma prawie nowego tego Nazgula, to znaczy rocznego, ale niemal nowego, bo tak często lata, żeby zostawił Patrykowi. Patryk by się tym dronem zaopiekował. Albo byśmy go utopili, albo zgubili na 5 tygodni. Miałby też szereg przygód za sobą i zwróciłby Damianowi prawie nienaruszony. Prawie nieśmigany byłby. Dla mnie to wcale nie jest dobry pomysł. Chciałbym jeszcze nim trochę polatać. Znaczy ja mam swojego, więc w zasadzie to jest jedno i to samo. Jasne, jasne. Twój już przyszedł tyle. Ale jeszcze działa, więc... Że ten dron jeszcze kręci śmigłami, to jest... No, to jest hit. Damian, ja na twoim miejscu nie miałbym żadnych obaw, żeby pożyczyć Patrykowi. No. Nie ma takiej opcji. Opowiadałem jedną rzecz i zapomniałem sobie, co chciałem wam powiedzieć. Aha, no polataliśmy, jest zimno jak jasna cholera, ale da się polatać. W sumie zrobiliśmy tych lotów może z 6. Ja jestem zadowolony na to, co się dało, jestem bardzo zadowolony. Brakuje mi 5-calowej jednostki, tak jak mówiłem wcześniej. Ale trudno, Damian dołączył do nas, on się pojawia średnio raz w roku albo raz na 2 razy w roku. Więc przynajmniej tyle. Patryk zadowolony, ale zmarznięty, nawet mu się nie chce gadać, zaraz go jeszcze zapytamy. Zwijamy się powoli, bo już jest 15 w nocy, także czas na wieczorne aktywności bardziej. Natomiast zacna miejscówka i świetnie się latało. Warto chociaż polatać 20 minut, żeby mieć wprawę i to jest element przygody też. Zimą jest zupełnie inaczej.